Po prostu na początku zupełnie amatorsko gdzieś tam w garażu, a z czasem się okazało, że ktoś chce tego posłuchać. No i tak z biegiem lat 600 koncertów za nami, 15 lat grania, 5 płyt. Także bardzo przyjemne hobby. Jest z nami teraz Agnieszka na wokalu i na saksie i jest też drugi gitarzysta Paweł. Od 2 lat z nami grają, a wcześniej kupę lat graliśmy w 4. Oprócz punk rocka i rocka zawsze mieliśmy odrobinę folku, odrobinę reggae, ska. Graliśmy 4 płyty, każda inna tak naprawdę. Piątą nagraliśmy, piątą ale, nagraliśmy ale jeszcze nie została, nagraliśmy. Nie została wydana. Nie została jeszcze wydana, no i ta nasza nowa płyta na pewno będzie trochę inna niż wszystkie poprzednie. Jak się ukaże, to oczywiście zapraszamy wszystkich do odsłuchania. No i sami będziecie mogli ocenić, co się zmieniło przez te 15 lat. Na pewno jakiś powiew świeżości teraz. Nowa płyta, nowa muzyka. Mam nadzieję, że się spodoba. Generalnie dla nas zaszczytem jest granie w ogóle koncertów z tak wyśmienitymi w ogóle ludźmi, bo to nie chodzi o Kawakuka, tylko wymienione już przez Pawła zespoły. Wszelkie za nami, wszelkie mam nadzieję przed nami. Każdy koncert dla nas to jest niesamowita okazja poznać i nowych ludzi, i ich muzykę. Zaprzyjaźnić się, bo raczej tak to się kończy, na szczęście dla nas wszystkich. Także tutaj to akurat Habakuk, nie możemy tak tego rozgraniczyć, że Habakuk to jest dla nas jakiś wielki zaszczyt kopną, prawda? Wszelkie imprezy, do których jesteśmy zapraszani i bardzo się z tego cieszymy, to jest dla nas jakaś nobilitacja, prawda? I zawsze nas pobudza do dalszego działania i dodaje nam sił i chęci do tego, żeby dalej działać w tym kierunku. Mówię, dzisiejszy koncert to jest zupełnie inna sytuacja, wiesz, publiczności cała masa, tylko że byliśmy oddzieleni, wiesz, niesamowitą strefą buforową w postaci jeziorka. Ale poniekąd jest to takie, można powiedzieć, wyzwanie, bo no trzeba tutaj nawiązać kontakt z tą publiką, która jest gdzieś daleko. No i myślę, że nam się dzisiaj to udało. Goszczę tutaj specjalnie dla was Trzon zespołu Habakuk. Witam serdecznie przede wszystkim zespół Habakuk. Swoje korzenie ma w Częstochowie. Jesteśmy takim typowo, że tak powiem, zespołem koncertowym. Bardzo lubimy
ten kontakt z publicznością i ostatnio troszeczkę mniej, szczerze mówiąc, ale sporo naprawdę koncertujemy. Trochę mieliśmy przerwę, bo pracujemy nad nową płytą, więc troszeczkę musieliśmy zbastować. Media w zasadzie nie były wami jakoś tak specjalnie zainteresowane wcześniej. No to był taki problem ogólny. Myślę, że nie tylko chodzi o nas, tylko teraz troszkę się to wszystko poprawiło, ale przez wiele lat faktycznie tak było, że media traktowały muzykę reggae w Polsce trochę po macoszemu. Zresztą nie tylko media, ale również wytwórnie płytowe. Także my jak kiedyś, dawno temu, uderzaliśmy, można tak powiedzieć, chociaż nas jakby tak za bardzo nigdy nie interesowały, że wytwórnie, ale Muniek, z którym się przyjaźnimy i z którym też współpracowaliśmy, kiedyś tam wiele lat temu próbował badać u siebie wytwórni, no to tam takie było, po co nam polskie, jak mamy w katalogu Marleya na przykład, nie? Tak, i media tak samo traktowały to reggae tak po macoszemu i tak było, no troszkę się to zmienia, ale no trochę też mało, no na świecie muzyka reggae jest traktowana jak element muzyki rozrywkowej, u nas jest to jakby ciągle takie trochę niszowe. No a wiesz, no jest też internet, że tak powiem, także to trochę ratuje nam, no mimo tego, że faktycznie w tych mediach przez wiele lat nas nie było, to jednak nigdy nie odczuwaliśmy tego zainteresowania, prawda? Na koncerty ludzie przychodzili i no to było fajne. No w pewnym momencie, no tak żeby też całkiem nie narzekać, no to były stacje, które nas wspierały, bo patronaty nad płytą miały jedną czy drugą, prawda? No to na pewno zawsze nas wspierała bardzo Trójka, wspierała nas Radio Bis, dawne, prawda, także graliśmy dla nich też koncerty na żywo, czy w Trójce, kilka razy tam w studiu Osieckiej, prawda, czy takie plenerowe, bo nawet graliśmy dwa lata temu chyba, jeżeli dobrze pamiętam, w Jeleniej Górze tutaj taki koncert na żywo był transmitowany na Trójki dla radia, prawda, także no też nie można tak całkiem narzekać. Początek to był takie trochę, powstał jakby zespół z ludzi składających się z dwóch miast, z Częstochowy i z Będzina, po prostu to ja i tam koledzy mieli u siebie swoje takie bendy, ale i tak naturalnie jakby dwie połówki się odnaleźliśmy. Później przez taki ten okres, no to ludzie się odchodzili, robili swoje, także faktycznie no troszkę tam się przewinęło osób przez zespół. Później był taki okres, który do dziś nazywamy Family Front, że faktycznie zespół był otwarty bardzo na różnych innych muzyków. W Częstochowie w ogóle jest taka atmosfera, właśnie my to nazywamy Family Front, że te środowiska muzyczne i nie tylko zresztą muzyczne, artystyczne nazwijmy to, się przenikają, bo to jest jakby tu wspólni znajomi, wspólne knajpy, wspólne kluby i tak dalej, więc to często tak było, że faktycznie takie nasze koncerty tam w dawnych czasach trochę się tak przeradzały w takie jam reggae session i tych muzyków było dużo, ale od wielu lat w zasadzie gramy w stałym takim składzie podstawowym. Ostatnia zmiana jaka była, to w sumie dwa lata temu już chyba odszedł Krzysiu Niedźwiecki, który grał na gitarze przez 10 lat, ale poszedł w swoją stronę, stwierdził, że 10 lat na razie mu wystarczy i tam realizuje się jakoś inaczej, że ma swoje zespoły, swoją firmę, swój klub, także tam się generalnie poszedł troszkę też w inną muzykę. Znaczy gra teraz też muzykę do innej, ale gra, bo między innymi gra w Bakrzyszach, ale no po prostu się rozstaliśmy. Gra z nami teraz Kordian na gitarze, który zresztą z nami jeździł przez wcześniej chyba ponad 7 lat jako techniczny, więc też jakby cały czas w rodzinie po prostu zostało i jesteśmy bardzo zadowoleni. No w tym momencie tak, no, prócz tego jakby jednego rozstania, że tak powiem, no to kupę lat jesteśmy razem po prostu i tak dalej. A jesteśmy otwarci, sam właśnie to co wspominałem o płycie Family Front z gośćmi, zresztą na naszych płytach często pojawiało się dużo gości, więc to jest chyba dowód na to, że jesteśmy otwarci na współpracę, no, lubimy eksperymentować z różnymi stylistykami. Także też nie reggae nie traktujemy jako po prostu taki mega wyznacznik, który chcemy prezentować, tylko w dużym stopniu jako inspirację do tworzenia własnych jakichś dźwięków, jakichś harmonii i tak dalej. Habakuk, big up specjalnie dla was ze Szklarskiej Poręby. Dobrze, to co? Pozdrawiam serdecznie w imieniu swoim i całego zespołu i zapraszamy na Jurę Krakowsko-Częstochowską.